Cześć, witaj w kolejnej lekcji pentatoniki i ich rodzaje. Ogólnie, w skrócie, używa się dwóch podstawowych pentatonik, pentatonika molowa i durowa. Oczywiście tych odmian jest więcej, typu japońska, chińska i różne inne, które właściwie trzeba było zrobić osobny kurs na ten temat, żeby wszystkich się dowiedzieć, wszystkie obczaić. Skupimy się dzisiaj na tej lekcji, na tych dwóch, molowa i durowa. Możliwe jest, że już się spotkałeś, czy spotkałaś z pentatoniką molową. Nawet może się spotkałeś z opinią, że na pentatonice stworzone jest właściwie 80% muzyki popularnej ogólnie. No, można było powiedzieć wspaniale, bardzo fajnie, że ktoś coś takiego mówi, ale jak to się ma do mnie, do osoby, która zaczyna grać? Prawda? Ja bym chciał grać i właściwie co mnie to obchodzi, jeżeli ja już sobie ugram i ona tak mi jakoś średnio brzmi. Pentatonika molowa. Molowa, czyli smutnawa. Mol to znaczy miękki. W moim odczuciu po prostu taki smutniejsze zabarwienie ma. Tonacja A, czyli ważne pojęcia. Tonacja A, czy można powiedzieć koloryt A, bo może być tonacja F, tonacja cis, tonacja każde po kolei, tak jak już mówiliśmy, z 12 półtonów. I pentatonika, że 5 dźwięków. 5 dźwięków ona ma. Tonacja A, pentatonika molowa. Pentatonika molowa w tonacji A ma dźwięki A, C, D, E, G, czyli 5. Szóstym dźwiękiem, ale automatycznie pierwszym jest znowu dźwięk A, ponieważ znowu przechodzimy A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A i tak dalej, prawda? To jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli mówimy o skalach, używamy też terminu stopnie skali. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No, żadnej filozofii tutaj nie ma. W skalach ośmiodźwiękowych jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty w tym wypadku. Kolejny wyraz warty zapamiętania to przepis. Przepis na skalę. Można powiedzieć to jak przepis na jakiś wyrób kuchenny, prawda? Jakieś ciasto czy coś takiego. U nas w muzyce to się po prostu mówi w ten sposób, że przepis na skalę interwałowo się go, że tak powiem, opowiada. Nie dwa jajka, pięć szklanek mąki, tylko po prostu pryma, tercja mała, kwarta czysta, kwinta czysta, septyma mała, oktawa. Wspaniale. Czyli teraz znając ten przepis możemy go zagrać wszędzie. Możemy zagrać tą pentatonikę. Pryma, tercja mała, kwarta, kwinta, septyma mała, oktawa. To jest bardzo istotne, bo właśnie dzięki przepisowi możemy ją stworzyć w dowolnym miejscu na gryfie, z dowolnymi dźwiękami. Na przykład gdzieś improwizujemy, ktoś zagrał, coś wymyślił, coś na przykład w G. No to my wtedy gramy pentatonikę G-moll możemy zagrać, prawda? W tym wypadku, czy G-dur, czy jakkolwiek możemy się dopasować tonacją, więc bardzo, bardzo to jest istotne. Ale dobra, pentatonikę molową rozpisuje się zwykle w pięciu superpozycjach. Dlaczego pięciu? Bo pięć dźwięków A, C, D, E, G, A, pięć stopni A, C, D, G, A, C, D, E, G, A. 5 dźwięków, 5 stopni, 5 superpozycji. Pierwsza superpozycja jest taka, że ona po prostu powstaje od dźwięku tego tonicznego, od dźwięku pierwszego, dźwięku A. I ona mianowicie ma w poprzek gryfu, takie ma na takich progach. Tu jeszcze mamy taką zasadę w pentatonikach, że gramy po dwa dźwięki na strunę. To jest bardzo istotne. Bo niektórzy sobie zaczynają i tutaj wyszukują 3-4, później tutaj tu jeden, później coś tam. Trochę im ciężko się jakoś połapać wtedy na tym gryfie. Zasada prosta. Dwa dźwięki na strunę. Czyli można było powiedzieć tak. Na najgrubszej, na szóstej strunie jest próg 5-8. Na piątej 5-7. Na czwartej 5-7. Na trzeciej 5-7. Na drugiej 5-8. I na pierwszej 5-8. To brzmi tak przez cały gryf.
Pierwsza superpozycja zajęła nam już mały fragment gryfu. Druga superpozycja wygląda w ten sposób. 8, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10. C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C, D. Trzecia byłaby od dźwięku trzeciego, A, C, D, czyli od dźwięku D na 10 progu, czyli będzie 10, 12, 10, 12, 10, 12, 9, 12, 10, 13, 10, 12. No i mamy pierwszą, drugą, trzecią. Czwarta byłaby właściwie od dźwięku E, A, C, D, E. Czyli mamy tak. 12, 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 13, 15 i 12, 15. Czyli zauważ, mam już właściwie, tu już mamy gryf rozpracowany, że tak można powiedzieć. Ostatnia piąta, możemy zagrać od 15 progu, ale możemy równie dobrze zagrać od trzeciego. To będzie 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Bardzo łatwo zapamiętać. 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5. No i właściwie wspaniale mamy te 5 superpozycji. W tonacji A. Oczywiście, jeżeli my sobie to przesuwamy, na przykład gramy tonację F, to wiemy, że wtedy superpozycja pierwsza będzie tu. Druga będzie tu. Trzecia będzie tu, czwarta, piąta. Wszystko to musimy sobie wtedy automatycznie poprzesuwać. No, troszeczkę zachodu będzie, troszeczkę kombinowania będzie, no bo te dźwięki, jak te dźwięki tutaj mamy zamontować, prawda? F, GIS, AIS, C, DIS, F. Później musimy te dźwięki obczaić. No, niestety nikt nie powiedział, że będzie tak łatwo. Pentatonika teraz durowa. Durowa, czyli w zasadzie taka weselsza, dur znaczy twardy. I ona, tu jest bardzo ciekawa rzecz, jest skalą, można powiedzieć równoważną, o takich samych dźwiękach jest skalą, która właściwie ma te same dźwięki, co poprzednia, czyli inaczej się mówi pokrewna. Skala pentatoniczna durowa, weźmiemy w tym wypadku tonację C, ona ma dźwięki C, D, E, G, A, C. Tamta miała A, C, D, E, G, A, a ta ma C, D, E, G, A, C. Interwały, jakie ona ma, pryma, czyli ten przepis, nie na ciasto, tylko na skalę pentatoniczną, pryma, sekunda wielka, tercja wielka, kwinta, seksta wielka, oktawa. Bardzo ważne, żeby zaczynać, kończyć na dźwięku tonicznym. Zacząłem od C, skończyłem na C w innym miejscu. I teraz można by powiedzieć, skoro pierwsza pentatonika molowa superpozycja jest taka, 5-8, druga jest 7-10, 8-10, znaczy się, to właściwie pierwsza durowa to jest druga molowa. No, czyli pierwsza durowa to będzie tak właśnie 8-10, 7-10, 7-10, 7-9, 8-10, 8-10. Druga będzie 10-12, 10-12, 10-12, 9-12, 10-13, 10-12. Trzecia będzie od 12 progu. Następna będzie ta sama. Właściwie można powiedzieć, że to są te same co tam, tylko że po prostu która jest główniejsza, to jest ta, która właśnie wyznacza nam ten dźwięk toniczny, prawda? To jest bardzo istotne. Twoim zadaniem byłoby, znowu wrócilibyśmy do tej archaicznej kartki i ołówka czy długopisu, rozpisanie pentatoniki molowej A,
i pentatoniki durowej C, rozpisanie tych superpozycji. Wiem, że to już na pewno jest nasz, więc właściwie tylko to jest powtórzenie, to jest tylko tak naprawdę wrycie w baniak tej pentatoniki. Jest to jeden z takich ważnych elementów właśnie nauki, że po prostu wzrokowo jeszcze sobie to opatentowujemy, wzrokowo sobie jeszcze rozpisujemy. Ważne byłoby, gdybyś rozpisał na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że piszemy pentatonika molowa A, ma A, C, D, E, G, A. I teraz na tej pozycji, którą tutaj mieliśmy zrobioną, rozpisać dźwięki literkami A, C, D, E. Czyli piąty próg jest A, ósmy C. Później cieńsza struna jest D, E, G, A. Chodzi o to, żeby wypisać te dźwięki przez cały gryf, tak jak była ta superpozycja pierwsza. Później tak samo zrobić z drugą, trzecią, czwartą, piątą. Tylko jeszcze jest bardzo ważne, żeby dźwięk A w tym wypadku zaznaczyć kolorem jakimś ładnym. Może być różowy, albo może być jakiś inny, może być niebieski, albo cokolwiek. Chodzi o to, żeby zaznaczyć ten dźwięk toniczny, żeby już się w oczach już się tak obiło to, że ten dźwięk toniczny, ten root note jest właśnie zaznaczony tym kolorem, że wiemy, że od niego zaczynamy, na nim kończymy, zaczynamy, kończymy, zaczynamy, kończymy. To jest bardzo ważny dźwięk. I druga wersja tego ćwiczenia, rozpisanie kropkami. Ponieważ kropki już nam jakby pokazują, że gdziekolwiek na gryfie jesteśmy, ale chodzi o same kropki. Czyli na przykładzie tak samo tej pentatoniki molowej możemy zrobić, że piąty, ósmy, piąty, siódmy, piąty, siódmy, piąty, siódmy, piąty, ósmy, piąty, ósmy. Po prostu narysować kropki i oczywiście kropka dźwięku tonicznego, czyli piąty próg, tutaj czwarta struna na siódmym progu i najcieńsza znowu na pierwszym, żeby były też zaznaczone innym kolorem. I analogicznie to dotyczy pentatoniki durowej. Piszemy pierwsza jedynka rzymska i to będzie pierwsza superpozycja. I tak samo to rozpisujemy i tak samo zaznaczamy kropką, zaznaczamy kolorem, zaznaczamy ten dźwięk toniczny, który potrzebujemy, który jest tym dźwiękiem bardzo istotnym. No, myślę, że to jest i tak sporo do zrobienia. Jeszcze istotnym faktem jest taki, że najlepiej w ogrywaniu tej skali, no tak, dwa dźwięki na strunę, to już jakby wynika samo z siebie, a najlepiej jest robić tak, żeby ogrywać palcami tymi, które mamy progi, bo właściwie jeżeli mamy 5-8, to bardzo łatwo się domyślić, że wypadałoby zagrać pierwszy palec, czwarty. 5-7, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty. Drugi, czwarty, pierwszy, czwarty, w drugiej pozycji, prawda? Jeżeli gramy 8, 10, 7, 10, to po prostu gramy odpowiednimi palcami. Można powiedzieć, że tutaj właściwie w tych pozycjach każdy palec ma już swoje miejsce. To nie musimy się za bardzo zastanawiać, którym to mamy zagrać, bo jakby już przykładamy, to już wiemy, który gdzie jest, prawda? Na przykład tutaj było 10, 12. No, nie za bardzo. Czy wypadałoby 10, 12 zacząć od drugiego palca, bo tutaj gramy pierwszym na strunie G, a później i tak musimy się troszeczkę przesunąć, bo mamy znowu próg 10 i 13. Także twoim zadaniem teraz będzie wykucie na blachę tych pentatonik. Powiemy sobie jeszcze więcej o tym, jak ogrywać skalę w późniejszej lekcji na temat ogrywania skal. Tak więc naucz się tego i widzimy się w następnej lekcji. Trzymaj się.